informacja przyszła do nas mailem wczoraj w godzinach późno popołudniowych, właściwie już prawie wieczornych. Były to materiały filmowe i zdjęciowe oraz no, taka informacja, że z Dąbrówki Wielkopolskiej, z firmy Wexpol są wywożone odpady te komunalne, które właśnie były zaatakowane przez prusaki i są wiezione do Osowej Sieni. I rzeczywiście z tego filmu i z tych zdjęć, bo, że tak powiem, informator chyba jechał za tymi samochodami, no jasno wynika, że one zostały tu dowiezione. Z uwagi na to od wczesnych tak godzin rannych najpierw spotkaliśmy się we Wschowie z panią burmistrz, z komendantem policji, ze strażą pożarną, ze starostą wschowskim i ustaliliśmy tryb postępowania. No, jesteśmy na miejscu wydarzenia i za chwilę będziemy pobierali próbki, żeby po prostu było jakieś potwierdzenie, że to rzeczywiście są te odpady komunalne. Ja tam wchodziłam, pan Tarkam mi zezwolił wejść, ponieważ pokazałam legitymację i mam też parę swoich zdjęć, więc jest tam zbiornik wodny, który jest zasypywany tymi odpadami i potem ziemią jeszcze. Więc no, to tak, jak ma tak wyglądać rekultywacja tego terenu, no to pan starosta wschowski powiedział, że nie taką wydawał decyzję, bo wydał decyzję na rekultywację wodną. Tu miały być stawy wodne zarybione, a nie teren zniwelowany i wyrównany i odłączony.